Czołem gracze, podczas tych kilku najbliższych minut chciałbym przedstawić wam projekt, który w ocenie wielu ludzi może zrewolucjonizować rynek gamingu opartego nie tylko o blockchain. Pomówimy sobie o Star Atlas. Tytuł ten, rozwijany od kilku lat, zebrał już niemałą społeczność, która ciągle się powiększa. Fascynaci wszelakiej maści Space MMO mocno wierzą, że Star Atlas będzie EVE Online na blockchainie. Dlaczego? Wszelkie analizy dostępnej na rynku dokumentacji utwierdzają nas w przekonaniu, że tak ogromnego dzieła ze świecą szukać także na rynku tradycyjnego gamingu. Twórcy za punkt honoru postawili sobie stworzyć dzieło, które będzie miejscem do życia dla dziesiątek tysięcy graczy. Najogólniej rzecz ujmując, Star Atlas ma być ogromnym uniwersum, gdzie ludzie będą konkurować i współpracować ze sobą na każdej dostępnej płaszczyźnie. Rywalizacja o dominację nad układami świetlnymi, w których będzie można pozyskiwać najcenniejsze surowce do budowy wszelkich dostępnych asetów będących w grze, jak żywo przypomina EVE Online. Zaimplementowane rozwiązania, zależności oraz przepływ surowców oparte o zasady rządzące światową gospodarką mają stworzyć dzieło, które w założeniach twórców przetrwa dekady. Gra jako rasowe Space MMO będzie charakteryzowała się szeroko rozumianym sandboxem, gdzie jedynie będzie nas ograniczała nasza wyobraźnia. Poza oczywiście kwestiami technicznymi samego produktu. Otwarty świat, mnogość zawodów, jakimi będziemy mogli się parać, powala. Mocno rozbudowana płaszczyzna PvP oraz PvE zadowoli każdego entuzjastę mocnych wrażeń. Ci, którzy wolą spokojniejsze typy rozgrywki, będą mogli zanurzyć się w głęboką otchłań kosmosu, aby eksplorować niezbadane układy gwiezdne. Ci zaś, w których drzemie nutka handlowca, będą mogli zająć się spekulacją na markecie. Miłośnicy spokojnej rozgrywki i dłubaniny poświęcą się górnictwu, wydobywaniu surowców oraz wykorzystaniu ich do budowy większości asetów w grze. Podobno ma być to jedna z bardziej intrygujących czynności. Dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z grami na blockchainie, w telegraficznym skrócie przypomnę, że Star Atlas śmiga na blockchainie Solana. Każda nasza transakcja, ruch statku w przestrzeni, rozpoczęcie produkcji danego surowca ma odbywać się na wspomnianej sieci. Do obsługi tego uniwersum będziemy potrzebowali specjalnego portfela. O całej procedurze rozpoczęcia przygody oraz założeniu konta opowiadam w innych materiałach na moim kanale. Docelowo gra jest stworzona na silniku Unreal. To, jaki poziom prezentuje, możecie ocenić na poniższych materiałach. W tej chwili do naszej dyspozycji jest oddana wersja przeglądarkowa Labs, której oprawa graficzna jest zredukowana do minimum. Mówiąc prościej, śmiga to wszystko na kilku ekranach. Oczywiście wszelkie surowce, które wydobędziemy oraz wykraftujemy, są naszą własnością i będziemy mogli nimi dysponować już w pełnoprawnej wersji. Dla wszystkich tych, którzy oczekują fajerwerków z ekranu, przypomnę, że należy to bardziej traktować jako wczesną wersję testową, gdzie sprawdzeniu podlegają inne elementy niż graficzne. Niemniej jednak na tym etapie już wiemy, że prace nad nowym UI trwają i w niedługim czasie będziemy mogli cieszyć się bardziej rozbudowaną wersją przeglądarkową. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć, że właśnie jesteśmy w pierwszym tygodniu eventu, podczas którego nagrody, jakie będzie można zdobyć za aktywność w grze, kraftowanie, opiewają na kwotę 1 350 000 dolarów. Na ten ruch twórcy w głównej mierze zdecydowali się, aby zachęcić jak największą ilość osób do uczestnictwa w eksplorowaniu tego niesamowitego uniwersum. W mojej ocenie ten tytuł jest największym projektem, który w chwili obecnej jest produkowany w przestrzeni Web3 Game. Od tego, czy odniesie sukces i znajdzie rzesze wiernych graczy, zależy przyszłość tego segmentu gier. Mimo stopnia trudności, który szczególnie na początku dla doświadczonych graczy może wydawać się znaczny, w godzinę nawet casualowy gracz okiełzna wszystko. Więcej szczegółów na temat Star Atlas wkrótce na moim kanale. Dzięki za uwagę, czołem gracze!